Cieszę się, że mogę tutaj być przed wami i rozważać Słowo Boże. Kiedy czytam Pismo Święte, któregoś razu otworzyłem pierwszą Księgę Mojżeszową na 5 rozdziale. Chcecie, możecie otworzyć ze mną. I czytałem potomków Adama. Po kolei od Adama. Adam żył 130 lat i zrodził syna na swoje podobieństwo. I tak dochodziłem do wersetu 24, który pisze tak. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I tak często rozmyślałem nad tym. Jak to byłoby fajnie, tak chodzić z Bogiem. Dla mnie Henoch był kimś takim niedoścignionym w moich wyobrażeniach. Jakoś taką osobą bardzo blisko Boga, a ja, kiedy patrzyłem na niego, to tak wydawało mi się, że chyba nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczę, jak Henoch, który był kimś niesamowitym dla mnie. Ale kiedy sięgnąłem do 21 wersetu, gdzie tam tak, Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszalecha. Po zrodzeniu Metuszalecha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. To mi trochę dało nadzieję. Trochę spojrzenie na Henocha, nie taką osobę, do której nie mógłbym dorosnąć. Tu czytam, że Henoch chodził z Bogiem i zrodził synów i córki. To mi mówiło, że Henoch pewnie miał żonę, miał dzieci, miał rodzinę. No sobie myślę, tak samo ja ma, jak ja, nie? Mam żonę, mam rodzinę, może jestem na dobrej drodze. Ale zastanawiałem się nad tym właśnie, co to oznacza w praktyce, że Henoch chodził z Bogiem. Jak sobie to poukładać w swojej głowie? Jak to mogło wyglądać? Kiedy sobie wyobrażam, Henoch chodził z Bogiem, kiedy czytam to stwierdzenie. I może wam powiem taki przykład. Kiedy byłem młody jeszcze i kiedy poprosiłem pewną dziewczynę, żeby ze mną chodziła, zgodziła się, zaczęliśmy ze sobą chodzić. Nie pamiętam, jak to wyglądało. Cały tydzień ona była w swoim domu, w swojej pracy. Ja byłem u siebie i czekałem tego sobotniego popołudnia i nikt nie zatrzymał mnie w domu. Wyciągałem spodnie, prasowałem spodenki, czyściłem lakierki i do mojej dziewczyny, bo chciałem z niej chodzić. Chciałem z nią być. Chciałem się cieszyć jej obecnością. I tak sobie wyobrażam sobie, jak to mogło wyglądać właśnie to, jak Henoch chodzi z Bogiem. Czy to było tak, kiedy Henoch się budził rano, otwierał oczy i mówi: Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi spokojny sen, że otworzyłeś moje oczy, że pozwoliłeś mi żyć kolejny dzień i prosił Pana Boga na pewno, aby Bóg z nim był w tym dniu. Na pewno miał różne problemy i doświadczenia. Miał przecież żonę, miał dzieci, mnóstwo dzieci, tak jak i ja mam. I tak jak wielu z nas ma rodziny. I poprzez to chodzenie, kiedy na pewno zauważacie, kiedy widzicie małżeństwa, to stwierdzacie, że mąż i żona zaczynają do siebie się upodobniać. Nie? Kiedy zaczynacie może słyszeć rozmowę jakiejś jednej z tych stron, zaczynacie sobie mówić, o, wiem o kim mówimy, nie? Że żona zaczyna się upodobniać do męża, mąż do żony. Odnośnie tego właśnie chodzenia Henocha z Panem Bogiem. Kiedy Henoch chodził z Panem Bogiem, jak myślicie, jak wyglądały relacje Henocha z jego żoną, z jego dziećmi? Kiedy Henoch chodził z Panem Bogiem, Henoch upodabniał się do Pana Boga. W charakterze, w postępowaniu.
I to jest, myślę, niesamowite wyzwanie dla każdego z nas, aby podejmować takie kroki chodzenia z Panem Bogiem. Może powiem, jak to było w moim przypadku. Wielu z was słyszało, nie? Chciałem jeszcze nawiązać do tej kwestii, kiedy ja zacząłem chodzić z Panem Bogiem. Tak jak zacząłem, mówiłem już, jak zacząłem chodzić z moją dziewczyną, która jest dzisiaj moją żoną. Oczywiście chodzenie wiąże się z zakochaniem się. Wierzę, że Henoch również zakochał się w Panu Bogu. Na pewno miał do tego powody, aby chodzić z tym Panem Bogiem. Ja mogę powiedzieć z swojego doświadczenia, kiedy pierwszy raz w życiu przeczytałem tą książkę Życie Jezusa. To ta miłość, którą zobaczyłem w Jezusie Chrystusie. To, co uczynił dla mnie, to, że za mnie zmarł, to pobudziło mnie do tego, do odzemienia miłości do Pana Boga. To Bóg mnie pierwszy pokochał. I to zmotywowało mnie to do tego, aby chodzić z Panem Bogiem. W moim życiu są różne, przeżywam różne doświadczenia. I do nie tak dawna też zmagałem się z pewnym grzechem, którym wierzę, że oddzielał mnie trochę od Boga. Ale dzięki Panu Bogu Bóg zabrał to ode mnie. I dzisiaj czuję się o wiele lepiej. Mam w sercu pokój, mam radość. To wszystko zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi. Kiedy sobie czytając tę książkę, uzmówiłem, kim dla mnie jest Pan Bóg, kim dla mnie jest Jezus Chrystus, co On dla mnie uczynił. Nie mogę stać obojętnie na to, co On uczynił dla mnie. I tak mogę, czasami zastanawiam się, żyjemy w takim dziwnym świecie, w tym XXI wieku, w czasie, gdzie wszelkie Pismo Święte, wszelkie autorytety są podważane. I wspominam te słowa Chrystusa, który mówił, czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie. Jest to, myślę, takie smutne stwierdzenie, kiedy Chrystus wypowiadał te słowa. Ale wierzę, że jest to możliwe. Kiedy Chrystus również mówił w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, mówił takie słowa, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I powtórzył dalej, że jest z nami przez wszystkie dni do skończenia świata. Jeśli zaufamy tym słowom jako chrześcijanie, jeśli uwierzymy w Słowo Boże, że Jezusowi jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi, to On może dotknąć mojego serca, może dotknąć waszego serca i może to stać się naszą rzeczywistością. Tak jak Henoch chodził z Bogiem. I tak myślałem, że to jest jedyna osoba, którą w Piśmie mogę Świętym znaleźć, która chodziła z Panem Bogiem, ale otwierając kolejną kartkę na 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 9 werset, czytam: oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Kolejna osoba, która chodziła z Panem Bogiem. Zobaczmy, co się stało z tymi ludźmi, którzy chodzili z Panem Bogiem. Noe chodził z Bogiem. 24 werset mówi: Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Jak myślicie, dlaczego tak się stało? Henoch umiłował Pana Boga, ale Pan Bóg pewno nie mógł już bez Henocha żyć. I powiedział: chodź do mnie. Noe chodził z Bogiem. Kiedy nastał potop, Bóg go zbawił, Bóg go uratował przed tymi wodami potopu. Myślę, że jest niesamowite, kiedy zaczynamy chodzić z Panem Bogiem.
Kiedy każdego ranka, kiedy otwieramy oczy nasze, kiedy dziękujemy Panu Bogu za to, co uczynił dla nas. I poprosimy Go, zaprosimy, aby Duch Święty wszedł do naszego serca i aby był z nami, a wierzę, że będzie, bo obiecał. Jezus powiedział, że jest dana Mu wszelka moc na niebie i na ziemi i że nas nie opuści aż do końca naszych dni na ziemi. Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy sięgali do Jego słowa, abyśmy tak jak Henoch, tak jak Noe, chodzili z Bogiem. Wierzę, że to przyniesie szczęście dla nas. Przyniesie pokój w naszym sercu, przyniesie radość. I tak jak Henoch i Noe, będziemy mogli być kiedyś już z Panem Bogiem na zawsze. Tego sobie życzę i wam, bracia. Abyśmy chodzili z Panem Bogiem każdego dnia. I pamiętali o tym, co Jezus dla nas uczynił. I wielbili Go za to. Bo tylko Jemu należy się chwała za to, nie nam. Cokolwiek się dzieje w moim życiu, w waszym życiu, to wszystko zawdzięczamy Jemu. Jezusowi Chrystusowi. Amen.